Cześć, witajcie na kanale Fani Klocków. Ja mam na imię Tomek, a to jest kanał dla dorosłych fanów LEGO. Jak zapewne już widzicie, na stole część mojej kolekcji GWP i właśnie o tym będzie dzisiejszy krótki odcinek. GWP, czyli Gift with Purchase. Jak sama nazwa wskazuje, jest to po prostu taki mały gratis, taki dodatek do zakupów. Nie możemy go kupić oddzielnie w oficjalnej sprzedaży LEGO, ale właśnie dostajemy przy zakupach, czy to w sklepach stacjonarnych, czy to na LEGO.com. Myślę, że to taki fajny, miły dodatek do kolekcji każdego z nas. A jak najprościej zdobyć takie zestawy? No oczywiście robiąc zakupy w LEGO. Czasami wystarczy niewielki próg zakupowy, bo już 200-300 zł i wpada nam jakieś takie małe pudełeczko, ale czasami na jakiś lepszy gratis musimy wydać trochę więcej, nawet powyżej 1000 zł. Nieraz gratisy są jeszcze bardziej limitowane i dokładane tylko do konkretnych zestawów, jak na przykład Koloseum czy wieża Avengersów, a czasem tylko przy konkretnych seriach, jak na przykład Harry Potter. Historia zestawów GWP nie jest tak bogata, jak powszechnie mogłoby się wydawać. Pierwsze gratisy były dodawane do zakupów raptem kilkanaście lat temu, a tak naprawdę na dobre ta gratisowa gorączka rozkręciła się kilka lat temu. LEGO w ten sposób podkręca i stymuluje sprzedaż swoimi kanałami, czy to przez stronę, czy właśnie w sklepach stacjonarnych. No, nic dziwnego, bo oprócz punktów Insiders, LEGO jakoś dodatkowo musi nas zachęcić do robienia zakupów u siebie, no bo wokół mamy tyle promocji, tyle obniżek, że niby czemu mielibyśmy kupować zestawy po absurdalnie nieraz wysokich cenach katalogowych. W minionym już roku mieliśmy wysyp gratisów, bo LEGO cisnęło na sprzedaż, żeby wyniki w księgowości się zgadzały. I pierwsze półrocze 2023 rozczarowało, więc sternicy z Billund musieli stanąć na głowie, żeby w drugim półroczu było lepiej. I tak pojawiły się m.in. zimowy kulik, zimowe stoisko, bombki, warsztat Magisto, żółta taksówka, hołd dla Galileusza, mini parowiec z myszkami, piracka wyspa czy skrytka Gringota. LEGO już od jakiegoś czasu sprytnie łączy te gratisy w serię, żeby ta chęć ich posiadania była jeszcze większa. I tak mamy miniserie zimowe, Domy Świata, czy ciekawe sety z Harry'ego Pottera. I nie sposób tutaj też wspomnieć o stronie inwestycyjnej gratisów, bo wielu z nas robi zakupy na LEGO.com właśnie tylko pod gratisy, no jakby sztucznie dopychając koszyk i w miarę szybko też sprzedając zestaw, który ten gratis wygenerował. Oczywiście również sprzedając potem gratisy. No i teraz mamy dwie szkoły. Jak najlepiej zrobić? Czy gratis sprzedać od razu, jak go tylko dostaniemy? Czy może jednak warto poczekać dłużej, nawet kilka lat, bo wtedy ten gratis będzie więcej wart? Osobiście uważam, że efektywniejszą strategią jest ta pierwsza, bo o ile gratis nie jest ikoniczny, jak na przykład leśna kryjówka, to ciężko o spektakularne wzrosty cen na przestrzeni kolejnych lat. Mamy wiele przykładów GWP 3, 4 czy 5-letnich, które kosztują podobnie jak w momencie wypuszczenia ich na rynek. Jeżeli chcecie zapoznać się z prawie wszystkimi gratisami, które LEGO na przestrzeni lat wypuściło na rynek, zapraszam na www.faniklocków.pl, gdzie niedawno stworzyliśmy taki dedykowany wpis z archiwum GWP, gdzie macie solidny spis tych kolorowych, kolekcjonerskich pudełeczek. Link do tego artykułu w opisie filmu. Jeżeli jakiegoś zestawu Wam brakuje, dajcie znać w komentarzu lub wysyłając maila. Link do tego artykułu w opisie filmu. I to tyle na dziś. Dzięki za uwagę. Pamiętajcie o subach, łapkach w górę. No i napiszcie w komentarzu, jaki jest Wasz ulubiony gratis. Trzymajcie się, cześć!